Wydawnictwo znak przedstawia Kornel Filipowicz Formikarium, czyli w moim świecie mrówek Opowiadania. Wybór i wstęp Agnieszka Dałksza. Posłowie Adam Wajrak Czyta Filip Kosior Nagranie Pike Agnieszka Dałksza Flaming opuścił Stado Filipowicz Bioeko Coś czuję. I działa. Węszy, wchłania, paruje. Rozrasta się, żłobi. Wchodzi w relacje, wywiera wpływ, przyjmuje nacisk, mutuje. Odbiera bodźce plastycznością materii z pominięciem układu nerwowego lub odczuciem skórnym. Reaguje poruszeniem, które może trwać wieki lub setne sekundy. Zależy od wyczucia momentu. Rytm różnych form życia nie jest tożsamy, choć ich poruszenia są współobecne. Niekiedy są tak znikome, że niemal niezauważalne dla innych gatunków. Gdyby jednak całkiem znikły, wszystko by się zmieniło. Gdyby nie pojawiły się wcale, wszystko byłoby inne. Trudno prostymi zmysłami rozwikłać ten splot powiązań, oddzielić życie od życia, odróżnić funkcje w ekosystemie. Burje wiestniki, które burze czują lepiej niż inni, zamyłki zbierające u brzegów rzeki gałęzie i zielsko szczurzy pływak o zmierzwionej sierści, żaba o skórze śliskiej i miękkiej, ale tak wytrzymałej, że ani ją pazurem, ani zębem, osiki zanurzone w powietrzu, które bez przerwy szumi, dzwoni, śpiewa, zielone liny z czarnymi płetwami, szybkie jak strzała cierniki, kleiste ślimaki wodne, palczasty nietoperz, który na sekundę nieruchomo zawisa w powietrzu, szoportanie skradających się myszy, pchły pasące się między kolcami bladoniebieskiego ciała jeża. To coś, co czuję, jest również odczuwane w opowiadaniach i poprzez opowiadania Kornela Filipowicza. Natura funkcjonuje tu jako wielopostaciowe zagęszczenie materii. Sceny z naturą w roli głównej są pisane tak, jak gdyby były centrum wszechświata. Na przykład tuż przed zaćmieniem słońca, nad rzeką, gdy na moment wszystko zastyga w bezruchu i bezbarwie, na dnie morza oddychającego jak śpiące zwierzę, w wodzie, każdej wodzie, która nie jest martwa, w której wyczuwalne jest tchnienie tysięcy organizmów, pośród łąk, gdzie można się schować, ale też w ogóle zniknąć lub całkiem zginąć. Na podwórkowych rubieżach połowego kota, który ma bardzo mocne poczucie tego, że nie jest kotem innym, tylko właśnie tym, którym w tej chwili jest. Pod drzewami, gdy okazuje się, że nie ma cienia absolutnego i Absolutnej ciszy. W terenie zielonym, który, jak u przybosia, spełnia się wolny i bezczuły na względy tego, co ludzkie. W krajobrazie doskonałym. Ciągi roślinnych i zwierzęcych obserwacji składają się w pasmo, jedno z najsilniejszych w pisarstwie Filipowicza, które ktoś, kto patrzy z daleka, mógłby określić mianem opisu przyrody. Jednak ani to opis, ani przyroda. Nie jest to również dodatek do fabuły. Zapowiedź tego, co już już za chwilę z pewnością się wydarzy. Najczęściej nic się nie dzieje. Zielono, woda, nic lub niewiele, jeśli za punkt odniesienia uznamy doświadczenie człowieka. Akcja zostaje zredukowana do minimum. Fakt, ale na innym planie, dzieje się aż nadto: zapierająco, ile tylko słów wystarczy, by zrobić efekt natury w literaturze. Włania się główna bohaterka tych opowiadań biomateria. I przewodniczki, saczość, rybiość, chitynowość. Skały, wody, ziemia, rośliny i zwierzęta objawiają się w spektaklu odczuwania otwartej przestrzeni. Układ jest sieciowy, żadnej piramidy istnień czy hierarchii bytów, dopóki jest bezludzki. Działania ludzi różnicują, naznaczają, kategoryzują, wprowadzają chaos, wywierają nacisk, zadają przemoc. Wcielona nieludzkość, roślinno-zwierzęca jest bezczuła. To znaczy nie potrzebuje nazw i etykiet, interwencji, regulacji, kontroli. Natura, na przykład taka puszcza czy jej zubożałe dziecko las, oczyszcza się i bałagani na własną gałąź. Zresztą nie zna takiego nadmiaru i odpadu, które dla innych nie byłyby początkiem. Jest także bezczuła dla człowieka. Nie musi się podobać. Nie chce zależeć, nie ma odruchu, by w coś wyposażać. Gdyby na nowo zostawić ją samej sobie, byłaby samowystarczalna. Trudno człowiekowi się z tym pogodzić, trudno też w tym się odnaleźć, jak w krajobrazie doskonałym. Ten krajobraz nie był obrazem, ale miał swoją głębię, która pozwalała wejść w niego, iść, poruszać się wśród ciągle zmieniających się widoków. Każdy krok otwierał początek jakiejś nowej drogi, każde spojrzenie ukazywało inny, niewidziany przedtem układ. Widowisko rozgrywające się wokół nas było jednak jakby niezależne od nas, od naszych oczu i naszej woli. W pięknie tego miejsca było coś nad wyraz niepokojącego, coś co sprawiło, że po kilku dniach pobytu tutaj poczuliśmy się jacyś niepewni swojego losu, jakby czymś zagrożeni. Krajobraz jest nieznośny, bo doskonale wsobny, nie sposób go opanować. Zwiedzić, zagospodarować, zrozumieć logikę, zyskać namacalne dowody jego reakcji na ludzką obecność. Niemoc doświadczenia zjawisk natury w ich substancji i rytmie pcha Filipowicza w stronę literatury. Jak czuje łosoś? Czym różni się to od czucia suma? Co kieruje motylem? Jak reaguje trawa? Spekulacja, myślenie fikcyjne są używane jako formy wczucia ćwiczenie z doświadczenia nieludzkiego. Filipowicz wskazuje na tradycję rodzinną, międzypokoleniowy transfer zielonej uważności. Powraca gest rozcierania liścia dłonią i dziecięcego pytania: A dlaczego tatuś wąchamięte? On wąchamięte, jego ojciec tak robił, podobnie jak dziadek i pradziadek. Ten gest to synonim nie tyle wtajemniczenia w zielone, ile dzielenia postawy. Chodzi o plastyczność percepcji, zmiany perspektywy. Zaczyna się od najprostszych reakcji. Gdy syn pyta o mięte, a raczej o to coś zielonego, co tak intensywnie pachnie, ojciec przystaje. Jego oczy zaczęły schodzić z daleka i z wysoka, coraz niżej i niżej, i wpatrzyły się w moje oczy. Ojciec uśmiechał się. Suma takich spojrzeń tworzy nowe kompetencje, czy, jak zdaje się sugerować Filipowicz, tworzy nowego człowieka. Nie nauka ale naśladownictwo, odczucie i traktowanie innych bytów jako znaczących włącznie z liściem mięty, włącznie z własnym ojcem. Pod ich wpływem patrzy się inaczej, dookoła sukosa, w poprzek i w asyście wszystkich innych zmysłów. Zamiast gadania w terenie, oplatania wszystkiego słowami, których i tak brakuje, są próby tropienia, z wysoka na przykład ważek nadlatujących nie wiadomo skąd, szybkim lotem i zawisających nieruchomo, na kruchych, jakby zrobionych z cienkiego szkła skrzydłach. I niżej, coraz niżej ku ziemi, gdy w pochyleniu obserwuje się kamienie, rośliny, owady, wielkiego chrząszcza, który na cienkich nóżkach dźwigał ciężki, zrobiony z lśniącego metalu pancerz. Ale i tu pojawia się opór. Jak opisać coś? Wobec czego zmysł udziału odmawia posłuszeństwa. Wczuć się w drzewo? Zaznać kamienia? Skoro nie sposób zrozumieć, zostaje wwąchiwanie się, nasłuch, przyglądanie i podglądanie, czucie zielonego. Powiedzmy, że Filipowicz to czuje, czują jego bohaterki i bohaterowie. Jednak co z czytelniczką? Chciałbym bardzo, aby ci, którzy będą czytali ten opis, nie wyobrażali sobie krajobrazu jako czegoś płaskiego, dwuwymiarowego. Ale jakżeż niewdzięcznym, że nie powiem bezsensownym zajęciem jest opisywanie. Polega ono przecież tylko na kolejnym wyliczaniu. Nic więcej nie da się zrobić. Jak sprawić, by czytelnik mógł widzieć jednocześnie początek i koniec drogi, którą szliśmy? aby mógł zobaczyć, jak widziało nasze oko w tej samej chwili to, co jest bliskie i odległe. Niestety, nie ma na to sposobu. Brnijmy więc dalej krokiem piechura i patrzmy okiem krótkowidza. Filipowicz stosuje te metody naprzemiennie. Zdaje raporty z wędrówek, jazdy rowerem i pociągiem, spływów kajakiem, przepłynięć łódką, mnożą się panoramy i dynamiczne widoki, ale najważniejsza jest za każdym razem bezpośredniość bliska, dotykalna, przedstawiona w wielozmysłowym splocie bodźców, które może i nie dotkną odbiorców, ale aktywują w nich własne wspomnienia i ciekawość nowych wrażeń, pobudzą zmysł udziału lub jego zawiązek, Wyobraźnie. I właśnie wyobraźnia, także tak kształtowana przez literaturę, ale i zakorzeniona w pamięci, unerwiona w świadomości mięśniowej, pozwala szukać w naturze oparcia w momentach trudnych i ekstremalnych. Nawet jeśli jest to natura opowiadana, wielokrotnie zapośredniczona, jak w gruzach i pięknych wspomnieniach, gdy pod koniec wojny w Berlinie więźniowie polscy przekopują pustynię, czyli ziemię w pobombowym leju, Ziemię przemieszaną z węglem, odłamkami żelaza i drewna, szkłem i szmatami, w niektórych miejscach czerwono-czarną, tłustą i cuchnącą padliną, czasem z większymi kawałami ciał ludzkich. W tym krajobrazie, który przeżył śmierć, więźniowie pracują łopatami i opowiadają sobie o okolicach rodzinnych. Słuchaliśmy więc i uśmiechaliśmy się sami do siebie, gdyż każdy z nas doskonale widział to, co opisywał ten kolega. Mieliśmy przecież w pamięci mnóstwo rozmaitych takich rzek, lasów i łąk, i żeby je zobaczyć, wystarczyło poruszyć pamięcią jak kaleidoskopem. Były to piękne obrazy, o wiele żywsze, bardziej kolorowe od tych, które nam opisywano. Było w nich więcej powietrza i przestrzeni, kolorów i zapachów. Dlatego uśmiechaliśmy się do tych obrazów. Splot doświadczenia natury, wyobraźni empatycznej i literatury. Jest tu kluczowy. Jedno służy drugiemu i wspiera to ogniwo, które jest osłabione lub którego akurat brakuje. W sytuacjach skrajnych, jak utrata wolności w obozach koncentracyjnych, Filipowicz może jedynie fantazjować o literaturze. Dyskutuje o niej, z kim się da, czyta cudem lub przemocą pozyskane strzępy książek. Marzy też o naturze. Wspomina ją, wypatruje jej, aż w końcu odkrywa łodygi tytoniu rosnące w oknie jednego z budynków funkcyjnych. Oczywiście kombinuje, jak pozyskać roślinę, by móc zapalić, ale jednak ważna jest też sama zieloność, do której skrada się co wieczór i ciągle patrzy urzeczony. Podobnie jak wspomnienie rzek daje siłę więźniom pracującym w miejscu zbrodni, tak roślina obozowa przekierowuje uwagę, jest tajemnicą własną, o której myśli się całe dnie, jedynym punktem oparcia w realiach, które odbierają wszelką intymność. Z daleka nie mogłem oczywiście widzieć szczegółów, ale ponieważ znałem te rośliny, wiedziałem, jak one wyglądają, więc mogłem ich prawie dotykać. Czułem niemal miękki puszek, którym pokryte były liście, a nawet czułem odurzający zapach różowych kwiatów. Po wojnie Filipowicz tworzy swoje opowiadania ze scen wyrwanych z bycia w naturze i z naturą: wędkowania, przygód z psem, współegzystowania w jednym domu z plagą myszy, wsłuchiwania się w las, grzybobrania. Gdy tylko zdrowieje po obozach, to znaczy gdy jest w stanie utrzymać się na nogach, jedzie nad wodę łowić ryby. Zresztą nie ma znaczenia, czy są to doświadczenia samego autora. Nie o autobiografizm, udatność przedstawienia i o konwencję realizmu chodzi. Ważny jest zaś problem. Co i jak czuje to zwierzę, którym nie jestem? Czuję ból, między innymi, nie tylko również bardziej złożone stany cierpienia, najczęściej za sprawą przemocy doznanej od człowieka. Z tej perspektywy opowiadania Filipowicza to repertuar krzywd zadawanych zwierzętom. Uderzenie psa, które odbiera je nie tylko jako zło fizyczne, ale też jako coś w rodzaju szoku uczuciowego. Zbrodnia z premedytacją, gdy podczas wojny wyrokiem sądu wojskowego zabijane są wszystkie zwierzęta w zoo. Nieczułość wobec porzuconego kota, któremu ktoś zajmuje puste mieszkanie, wmówiony przez rodzinę obowiązek zastrzelenia pomieszkującego w toalecie szczura, którego śmierć nie jest wcale mniejszą śmiercią od śmierci słonia. Ślepa przemoc wobec uwięzionego na pastwisku jelenia, którego nie wypada nie zabić, bo jak to tak można, po prostu uwolnić. Więc wychodzący z kościoła ludzie mordują kamieniami, deskami i nożem. Dzieli nas coś większego niż różnica głęboka, martwa przestrzeń bez więzi, wzajemnego poznania i odkupienia. Pisze o konfrontacjach ludzko-owadzich Hugh Raffles. Filipowicz idzie dalej, odnajdując tę wyrwę w każdej relacji człowieka i zwierzęcia. Przyjaźń, zaufanie, zachwyt, oddanie, do czasu. Poza tym nawet tak zwane dobre uczucia ludzi zwykle kończą się dla zwierząt najgorzej. Jeden z bohaterów tych opowiadań, kilkunastolatek, zakłada hodowlę mrówek leśnych w mieszkaniu na drugim piętrze kamienicy czynszowej, by poczuć się trochę jak Bóg. Niech im się w państwie, które dla nich urządziłem, dobrze wiedzie. Niech sobie żyją, pracują, bawią się i rozmnażają. Budziłem się w radosnym olśnieniu, z uczuciem, że i ja mam po co i dla kogo żyć. One jednak żyć nie chciały. Choć formikarium było świetnie wyposażone, było pomniejszonym kawałkiem świata. Pogoń za biozwierzęcą materią trwanie przerwanie przez kilkadziesiąt lat pisarskiej drogi Filipowicza. Ciekawość przechodzi w rządze posiadania. Byle dotknąć, poczuć, przyszpilić, zdobyć. Pogonie za ptakami, rybami i motylami. Jakże bardzo pragnąłem go wtedy mieć, złowić, mieć przepoczącego się w siatce, trzymać go w dłoni, potem, ach oczywiście, zatruć go chloroformem, rozpiąć jego piękne skrzydła na deseczce, przebić go szpilką, Mieć go w zbiorach, móc często patrzeć na niego. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.